Ustalenie, czy Twoja sympatia Cię lubi, jest jedną z najtrudniejszych rzeczy do ustalenia, ponieważ jeśli chodzi o atrakcyjność, rzeczy są zwykle dość subtelne. Musisz przyjrzeć się bardzo uważnie, jeśli chcesz zobaczyć oznaki, że ktoś Cię lubi. Na to należy zwrócić uwagę, jeśli chcesz to ustalić. Po pierwsze, reagują na dźwięk Twojego głosu. Dźwięk Twojego głosu może poważnie przyciągnąć innych ludzi. Wiele badań wykazało, że kobiety przyciągają głębsze głosy u mężczyzn, podczas gdy mężczyźni lubią wyższe głosy u kobiet. Osoby szybko mówiące są postrzegane jako bardziej wykształcone. A jeśli możesz zmienić swoją barwę głosu, jesteś postrzegany jako bardziej interesujący. Może ktoś się zakochać w barwie Twojego głosu. Więc miej oko, aby zobaczyć, czy reagują na Twój głos uśmiechem lub śmiechem. Jeśli tak jest, może pojawić się iskra przyciągania. Po drugie, zgrywają osobę niedostępną. Plotki są prawdziwe. Ktoś trudny do zdobycia jest dużą oznaką przyciągania. Kiedy jesteśmy z kimś, kto zgrywa niedostępnego, zwykle pracujemy o wiele ciężej, aby przyciągnąć ich uwagę. A to sprawia, że proces uwodzenia jest znacznie bardziej intensywny. Wszystko sprowadza się do jednego – dostępności. Wyglądanie na mniej dostępnego może sprawić, że ludzie będą chcieli Cię jeszcze bardziej. Po trzecie, niekrzyżowanie nóg. Mowa ciała również wiele mówi o dostępności. Na przykład, kiedy ktoś krzyżuje ręce i nogi, mówi: jestem niedostępny. Jest to podstawowy język ciała zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Zatem ta zasada dotyczy również par tej samej płci. Istnieje wiele innych oznak otwartej mowy ciała, takich jak odwrócone dłonie, utrzymywanie kontaktu wzrokowego i wiele innych. Po czwarte, mówią o byciu singlem. Trzymajmy się tematu dostępności, ponieważ jest to ogromny czynnik przyciągający. Kiedy ktoś subtelnie sugeruje, że jest singlem, to świetny znak. Więc kiedy ktoś subtelnie wspomina, że jest singlem, może jest to właściwy czas, aby wykonać ruch, ponieważ kto wie, może wysyła sygnały o dostępności jako oznakę przyciągania. Po piąte, pochylają się. W badaniu z 2014 roku zidentyfikowano 5 różnych stylów flirtowania, a pochylenie się było ogromną oznaką przyciągania, o którym wspomniano. Podkreślili, że pochylanie się pod kątem od biodra jest dużą oznaką flirtu. Więc jeśli Twoja sympatia pochyla się ku Tobie po tym, jak rozśmieszyłeś ją, może to być główny znak zauroczenia. Więc miej oko na to. Po szóste, ujawniają poufne informacje. Z reguły im więcej danych osobowych ujawnia daną osoba, tym bardziej jest Tobą zainteresowana. To właśnie wykazało ostatnie badanie, kiedy badali techniki flirtowania. Nadal można to zrobić w subtelny sposób. Na przykład ktoś może ujawnić, że ma do czynienia z bolesną stratą lub poważnym niepowodzeniem, ale w nieco swobodny sposób. Po siódme, drażnią się. W tym samym badaniu naukowcy zbadali również oznaki flirtowania, które mogą pojawić się podczas rozmowy. I dokuczanie było tego dużą częścią. Określili, że dokuczanie polega na żartowaniu z innej osoby w beztroski sposób. Domyślamy się, że wielu naszych widzów prawdopodobnie doświadczyło dokuczania we własnych doświadczeniach z flirtowaniem. Ale pamiętaj, drażni się z lekkością i zabawą. Bez względu na to, jak bardzo ci się ktoś podoba, nigdy nie wyśmiewaj się z tego kogoś z powodu rzeczy, w których jest niepewny. Po ósme, źrenice oczu rozszerzają się z podniecenia. Wszyscy wiemy, że oczy są oknami duszy, ale jeśli wpatrzysz się dostatecznie głęboko w oczy osoby, która ci się podoba, możesz po prostu uzyskać wskazówkę, czy ma się ku tobie. Badania wykazały, że kiedy ludzie są pobudzeni, ich źrenice faktycznie się rozszerzają. W rzeczywistości jest to również całkiem niezły znak orientacji seksualnej. Twoje źrenice rozszerzą się, gdy spojrzysz na płeć, która najbardziej cię pociąga. Po dziewiąte, bawią się pobliskimi obiektami. Kiedy niektórzy ludzie się denerwują, wiercą się. Mogą bawić się włosami, bransoletkami lub paznokciami. Ale według ostatnich badań te same zachowania mogą być powiązane z pociągiem. Badacze odkryli, że osoby, które flirtują, często bawią się guzikami na koszulach, zamkami błyskawicznymi, sznurkami i wieloma innymi przedmiotami w pobliżu. Po dziesiąte, naśladują. Kolejnym dużym znakiem przyciągania jest naśladowanie. Jeśli przyjrzysz się uważnie, możesz zauważyć, że Twoja sympatia wydaje się subtelnie naśladować Twoje ruchy i zachowania. Może to być przechylenie głowy na bok w taki sam sposób jak Ty lub przyjęcie podobnej pozycji. Dublowanie było dość intensywnie badane w badaniach psychologicznych. Który z tych znaków uważasz za interesujący i wiarygodny? Daj nam znać o swoich doświadczeniach w komentarzach poniżej. Nie zapomnij też zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.